Ale moi drodzy, serdecznie witam w kolejnym odcinku. Tym razem, moi drodzy, satisfaction, czyli moi drodzy, odpoczynek, chill out, relaks, piękna sprawa, moi drodzy. Oczywiście, co najlepsze może być po szkółce, właśnie, moi drodzy, relaks, rozluźnienie się i zapomnienie o tym. Dokładnie, moi drodzy, kolejny odcinek, moi drodzy, z satysfakcji. Może nie z TikToku, ale po prostu satysfakcji. Także zostawcie, jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie kanał tam na dole i... zobaczymy, zobaczymy, jak wam to się uda. Moi drodzy, a my rozpoczynamy, jak widzicie. Jak on jedzie? Aha, on leci do góry na kreatywie, dobra. Tamte było lepsze, to wcześniejsze było lepsze, jak spadał. Co? To jest jakiś mod Better Portal. Ja nie mogę, ale zrąbiste, że widać, co jest za portalem od razu, pa. Przy okazji lepiej widać w ogóle portal, jak zgubicie portal, to lepiej go widać. Fajne. Co ty gadasz? Nie, no to jest jakiś modzik, nie? Dobrze myślę, czy nie dobrze myślę? Pa, smoczek se tam lata. Ale fajnie to wygląda. Normalnie, można patrzeć se na smoczka. Telewizja w podłodze. O, wpadł tam. Achievement. No to jakiś modzik, bo na 100% to był jakiś modzik. Aj, to się rozwali. No. To świetnie wygląda, jakby taka rakieta miała wystartować zaraz. A ten chicken się patrzy. Co się stało, ty? Ale to jakieś wybuchy TNT. A, to jest od tyłu. Ale to fajnie wygląda. Ej, to mega dobrze wygląda. Serio, ja nie pomyślałem, że można od tyłu puścić, jak TNT wybucha. Ja nie mogę. To się TNT się skleja całe. Subscribe, moi drodzy, dokładnie. Subskrybujcie kanał. Normalnie się TNT skleiło. Diamond pickaxe? I co on będzie tym kilofem? Podłoga z diamentów. Ale świetne. To się da ustawić normalnie w Minecrafcie, nie? No i pa... Ile on ma szczęścia na tym kilofie? Tu jest cały świat z diamentów. Dom diamentowy sobie może wybudować. Ja nie mogę, ile on ma szczęścia na tym? Ja nie mogę, on chyba jednym tym wykopuje jakieś... No z 10 staków. Chyba emeraldy teraz. I pewnie milion emeraldów. A, to jest level setny. A, to jest level setny kopania, patrz. On to dotyka tylko i to się kopie od razu. Ja nie mogę, jak łopata. Jak ta łopata, co tak szybko kopie. Patrz, on nawet nie łopata, tak nawet nie robi. On tak szybko kopie pod sobą, że on spada normalnie. Co jest grane? Jezu, nie, nie, proszę. Co jest grane? Co się dzieje? Ej, mój świat jest inny. Nie widać końca torów. Co? Jak to jebanie? Patrzcie, co się dzieje na tym ekranie. Ja nie mogę. Patrzcie się na boki. Ale to hipnotyzuje. Zima teraz jest. Ej, kozacko to, w sensie skizowo, ale kozacko wyglądało. Co jest? Patrz, on respi jednym kliknięciem chyba ze 100 chickenów w jednym miejscu. Ale będzie bomba! Pa, 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 pa! Będzie bomba? O kurde, jak spadną, patrzcie! Ale ohoho! Co to było? Jak się Minecraft zbugował? Jaki dynamit! Ile tych chickenów tu jest, patrz! Jakie raje się porobiły! Jest tak duży, że one się respić nie chcą. Nie wiem, tam było kilka tysięcy chickenów naraz, co jest grane. Oj, 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 satysfakcja. Gdzie to spadło? Na czym to leży? Na niebie? Na czym to się położyło? A, on taką podłogę dał, tak samo jak z tych diamentów. Świat drzew! Patrz. To jest sam świat drzew. O, jest wioska nawet. Co się dzieje? Ale czemu w ogóle tak dużo tych takich ogromnych drzew wyzrespiło? Dziwne. O nie, comment bloki. Dobra, to może być ciekawe w sumie, jak są comment bloki. Okej, okay. A to jest butelka do expa, ja wiem, co to jest. Pewnie jedna butelka z expem da jakiś setny level. Tak obstawiam. A nie! Pa, maszyna do expa się zrobiła. Jakie lagi! Jakie lagi! Pa, świnka też chce trochę expa. Ale lagi się zrobiły. Pa, nic nie widać na ekranie normalnie.
Całe się zepsuło, co jest grane? Komputer crashed. Ja nie mogę. A znowu mu się komputer skraszował. Sponge water i co? A, no to takie normalne chyba. Tak mi się wydaje. No to jest takie, wiecie, no. Zbiera se wodę i się ma. No i będzie z każdego stawika brał wodę. O kurde, jak to zniknęło. Z każdego stawika będzie brał wodę. Szkoda, że on nie ma takiej, ale w sumie ta gąbka strasznie mocno działa, ty. On ma chyba jakieś wzmocnione gąbki. No nie, no chyba normalnie. Pa. A, bo to się od razu ten. Co ty gadasz, patrz. I to wraca ciągle do tego, do starego. A i to będzie taka dziura? Nie, już nie zrobił tego. Sama podłoga to lawa. Co tu się stanie? Aha, to jest... Jezu, ale narzędzie se zrobił do tortur. To jest, moi drodzy, narzędzie do torturowania z... zombiaków, to jest smutne. Te zombiaki są... Czemu teraz trzy akurat? To jest trening aima, moi drodzy. Jak macie w CSGO, na przykład trening aima, tutaj macie. Ile? Teraz dawaj tak po kolei. Ja nie mogę, ale smutno. Jak tego mojego wywalił? O, teraz to by fajnie wyglądało. Co, jeszcze więcej teraz będzie? O, już nie. Co my tu mamy? Tory. Same tory, szkło jakieś do nieba. I co to takiego zrobi? Uwaga, uwaga. Przecież stoglas. Aj, to pojechało. Jakie świetne. Jak to wygląda dobrze, patrzcie. Jaka satysfakcja. Jak synchronizują się razem. Taka fala leci. Ja nie mogę. Ale to potrafi uspokoić, no. Świetne to jest. Co się teraz dzieje? Zabił se chickena. PewDiePie tu jest, dlaczego? I co ten PewDiePie niby? No i patrzy się za nim, o, okej. I nic więcej, tak? No, po prostu, a to ma być satysfakcjonujące, że spotkał PewDiePie'a w Minecrafcie, tak? Świetnie, naprawdę świetnie. No nie, ile jeszcze? A, spotkał sobie PewDiePie'a, super. Nie, świetnie, podoba się, spotkanie PewDiePie'a. Okej, on se leci. Leci sobie przez świat, no i... A, i to ma być satysfakcjonujące, że on sobie elytrą po prostu popyla, nic więcej. Jezu, świat jeszcze mu się laguje, co jest? Dlaczego on tak zasuwa? I czemu on tak popyla, co on takiego zrobił? Widzicie to? Normalnie elytrom się tak nie leci, co jest grane? Nawet fajerwerek nie musi używać, co on takiego zrobił? Ten se lata... Fajnie jakby te skrzydła tak działały, naprawdę, o wiele lepiej by było bez tych fajerwerek. Po prostu, że sobie możesz latać. Moim zdaniem to jest na plus. A w ogóle jak on ma taką inną teksturę tych skrzydeł? Aha, bo to jest pewnie jakiś mod na skrzydła. Możliwe, że tak. No inne tekstury mają też te skrzydła, widzicie? Chyba, że po prostu jest inna tekstura, ale możliwe, że to jest też modna. Na jakieś skrzydełka czy coś. I leci dalej. Czy to jest satysfakcjonujące, moi drodzy? Takie... Nie wiem, no latałem elytem, to takie... Normalne chyba w życiu codziennego Minecraftera, nie? Nic satysfakcjonującego. Ta, ile jeszcze będziesz leciał, co? Już... O, wioskę znalazł, pa. Dzień dobry. O, to jest zbugowany świat. Takie pionowe ściany są. Jezus, co ty robisz, gościu? A, i lecisz sobie teraz. Nie, to jest, moi drodzy, dziwne. Dosyć bardzo dziwne, bo... A, znowu pionowa ściana. O, to ma... Chyba, że on pokazuje, nie wiem, czy on pokazuje zbugowany świat, czy co? Pa, kolejna wioska. Ten seed jest dziwny. Takie ściany powstały. No, moi drodzy, na dzisiaj tej satysfakcji... To było na tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się oczywiście jutro, bo codziennie są filmy, dlatego zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że będziecie. Także trzymajcie się, życzę wam miłego dzionka, przyjaciela, bardziej w sumie nocy, bo zawsze wieczorem wrzucam, ale jeżeli ktoś w dzień ogląda, no to miłego dzionka. Oglądajcie każdy film, przyjaciele, widzimy się i heja!